Witam serdecznie, Maciej Wudzik. Ze względu na strasznie dużą ilość telefonów, zapytań odnośnie tych dwóch nowych produktów, postanowiłem jeszcze raz nagrać taki filmik, bo wtedy ten pierwszy to była taka wzmianka, że akurat podaję te dwa produkty, ale no nie, praktycznie nie wiedziałem, że aż będzie taki rozgłos tego, że tyle tych produktów będzie że ten produkt będzie tak poszukiwany przez Was i chęć dowiedzenia się czegoś więcej na temat tego produktu. Czyli mowa o dwóch produktach tych nowych, Salvet i Colvet. Czyli jak już prędzej wspomniałem, te produkty to nie jest wymyśl sobie Centrum Zdrowia, myśmy tego nie wyprodukowali, to nie jest tak, że Centrum Zdrowia sobie coś wymyśliło i coś stworzyło. Nad tymi dwoma produktami, nad innymi w ogóle produktami przyszłości, które będą zastępowały, powiedzmy w przyszłości, antybiotyki, nad tym siedzi sztab ludzi w instytutach weterynaryjnych i w Polsce i za granicą, którzy to chcą stworzyć i zastąpić już coraz ciężej do dostania antybiotyki, a środki te praktycznie mają je zastąpić i działać dużo, dużo lepiej. Bo co? Jak działa antybiotyk? No, antybiotyk działa tak, że leczy. Powinien być podawany, gdy jest potrzebny. I w gruncie rzeczy tą odporność po częstym stosowaniu czy jakoś mówię u niektórych organizmów obniża. Zabija dobre rzeczy, zabija złe rzeczy. Dlatego antybiotyki też, mówię, powinny być później przy nich podawane, tak jak się wszystko podaje, środki przeciwgrzybiczne, osłonowe, etc., etc. i tak dalej. Co do Salvet, Colvet. No jest to... Są to nukleoproteiny, czyli to przez syntezę pewnych tam białek doprowadzono do tego, że produkty te działają jak, powiedzmy, surowice. Mają za zadanie leczyć, podnosić odporność. Przez podnoszenie odporności przy systematycznym podawaniu na przykład tego produktu później w cyklu hodowlanym, no praktycznie gołąb jest odporny na salmonellozę czy na kolibakteriozę. Nie jest to tak powiedziane, że jeżeli już to coś podamy, to ten gołąb nie zachoruje. Nie. Niektórzy tutaj były opinie, że on podawał parę dni i nie widział różnicy. No jeżeli ma gołębie zdrowe, jeżeli ma gołębie dobrze przygotowane, co ma widzieć za różnicę? Jaką różnicę ma widzieć? No na pewno nie będzie widział żadnej różnicy, że tam się coś zmieni. Ale podając ten środek, dalej podnosi odporność. Widać u gołębi, które są chore. Po kilku dniach podawania naprawdę jest to widoczne. Tak jak mówiłem wcześniej, można te dwa produkty łączyć, nie trzeba ich łączyć, można je łączyć, to wszystko zależy od Was. Pamiętajmy, że najważniejsza sprawa, która jest, jeżeli teraz zaczniemy podawać te produkty, to ten wymagany, ten pierwszy cykl podawania to jest w granicach tych 15 dni. Przeliczamy wszystko na gołębie, bo wiadomo, ile teraz gołębie wypijają wody. Jeżeli 100 gołębi porą letnią, porą normalną taką wypija w granicach 5 litrów wody, no to w tej chwili 100 gołębi wypija ledwo 3 litry wody. Dlatego tą dawkę przeliczamy na gołębie i wlewamy do tej ilości wody, która ma być wypita. Jeżeli podajemy te dwa produkty, to podajemy jednego 3 ml na 20 gołębi i drugiego 3 ml na 20, nie po półtora. Bo to praktycznie nie ma wtedy skutku działania. Co do cyklu podawania później tych produktów.
No musimy pamiętać, że ten cykl nie musi być jakiś taki, że go sobie podajemy co tydzień, bo to jest bez sensu. Podawanie tych produktów może być w cyklu, na przykład ja będę to robił gdzieś co półtora, co dwa miesiące. Będę to robił w cyklu, po pierwszym cyklu 15-dniowym, będę to robił w cyklach 7-dniowych. Co musimy pamiętać? Możemy podawać wszystko, wszystkie produkty, które podajemy do tej pory, tylko nie możemy zakwaszać wody, ani żadnych produktów, które powodują zakwaszenie tej wody, czyli żadnej witaminy C, żadnych octów, żadnych zakwaszaczy, nie podajemy razem z tym produktem. Reszta produktów praktycznie już tu sprawdzałem, czy to jest Pulmo, czy w tej chwili w rozpłodzie podawaliśmy Biokal, czy Eselwet. Te wszystkie produkty z tym podaję, gołąbki to sobie bardzo fajnie piją, bo to chodzi też o picie. Bo jeżeli tam namieszamy w tych pojnikach za dużo, to gołąb niechętnie pije i on znowu ogranicza tą ilość tej wody, która jest wypita. Czyli Kolwet i Salwet, one nie mają takich typowych wartości smakowych czy zapachowych, ale mówię, no nie możemy robić już takich miszyngów, jakichś tam kombinacji, że to praktycznie nawet nam się wydaje, że to jest dziwne, a my to gołębiom dajemy, żeby one to wypiły. One nie będą chciały wtedy tego pić i będą mniejszej ilości tego piły. Dlatego tutaj przy stosowaniu tego, jeżeli sobie zastosujemy w cyklu jakimś tam, jak podajemy, czy to jest Pulmowet, czy teraz przed parowaniem Eselwet, czy Biokalwet, czy tam wchodzi w cyklu probiotyk, jak najbardziej możemy te produkty stosować razem. A na karmę praktycznie to już jest wasz pomysł, co tam dajecie, jakie zioła, jakie przylepce. To jest już wszystko praktycznie dozwolone. Też są zapytania, że produkty są bardzo podobne, tylko się kolorem różnią. Nie, one nie są bardzo podobne. One są podobne, ale nie bardzo. Tu są pewne struktury tych protein inne. Tutaj nie jest to opisane, bo nie musi być to opisane. Ale nie są te same. Jeden też zawiera jakiś tam inny skład chlorowy, drugi nie. Czyli nie jest to to samo. Nie można tych produktów mieszać w jedno. Ale w pojniku mogą być mieszane do szybkiego wypicia. Tak to się nazywa, szybkie wypicie. Czyli jeszcze raz, jeżeli chcemy zrobić ten pierwszy cykl, to robimy 15 dni, drugi te cykle powtarzające robimy minimum 7 dni. Czy to jest okres lotowy, czy jakiś spoczynkowy, czy każdy inny, nie ma to znaczenia. Tylko pamiętajmy o zakwaszaniu wody. Czyli w tym okresie no niestety tej wody nie musimy zakwaszać, ale możemy podać na przykład jakieś tam witaminę C, na przykład glukonwet, który on zawiera witaminę C, czyli on zakwasi wodę. On nie może być w tym czasie podawany co te dwa produkty, ale na karmę możemy go jak najbardziej podać. Nie będzie to miało praktycznie żadnego znaczenia. Czyli musimy troszeczkę przed podaniem zawsze pomyśleć, co podajemy. Tak samo po kuracji, tymi powiedzmy kuracji, no, po podaniu tych produktów nie musimy przeprowadzać żadnych odgrzybiania organizmu, żadnego, bo to nie wpływa na to, tak jak niektórzy mówią, czy to trzeba teraz odgrzybić, czy podać jakieś środki, które osłonowo, nie. To te produkty, one same w sobie osłaniają i podnoszą odporność i nie powodują żadnych tam wzrostów jakichś grzybic czy tym podobnych nam niesprzyjających u gołębi spraw. Czyli pamiętajmy, te dwa środki, nowe te środki, możemy stosować sobie razem, możemy stosować sobie pojedynczo, nie możemy tylko zakwaszać wody. Cykliczne podawanie straszliwie nam podnosi odporność i w gruncie rzeczy na gołębie mamy dużo, dużo, dużo lepsze. Co jeszcze, musimy pamiętać, że w gruncie rzeczy antybiotyki leczą
i odporność gołębi nam osłabiają, te nukleoproteiny leczą, a odporność podnoszą. I to jest po prostu najważniejsze. To będzie z czasem zastąpi nam większość produktów, które nazywamy lekami czy antybiotykami. Oby to jak najszybciej nastąpiło, bo to jest wtedy, mówię, też ważne dla tych gołębi. Ja Wam pokażę na przykład stosowanie produktów w Centrum Zdrowia. To nie jest tak, że ktoś sobie tu mówi i sobie pokazuje. Kto śledzi WG, wie, że przedwczoraj był bardzo ciężki lot. Gołębie dostały mocno. Wczoraj jeszcze przychodziły po jednym dniu, po nocy spędzonej z zagłębnikiem, musiały daleko odejść. Dzisiaj doleciał gołąb. Gołębie są troszeczkę zmasakrowane, gdyż mówię o tamten dzisiaj doleciał. Gołębie są zmasakrowane przez ptaki drapieżne. Cały czas dochodzą. Myślę, że dzisiaj może też jeszcze jakieś dojdą, chociaż ta pogoda jest coraz gorsza. Ale proszę zobaczyć, jaki kał. To było sprzątane wczoraj czy przedwczoraj. Jaki to jest kał. Nieraz też pod filmikami albo później są zapytani: Panie Macieju, co Pan robi, że jest taki kał? Ja nic nie robię, ja podaję te produkty, produkty systematycznie, bo jeżeli cały czas mówimy, to się proszę nie zdziwić, że one tak siedzą, bo niektórzy powiedzą, może one są chore. Nie, one akurat tamten wrócił dzisiaj, czyli on jest po dwóch dniach, on waży w tej chwili bardzo mało, bo cały czas jest na minusie pogoda, on narobił kilometrów niesamowitej ilości. On się zaraz dwa odbuduje, bo tu dostanie za chwilę to, co powinien dostać każdy gołąb. I tu praktycznie, jeszcze raz powtarzam, że podawanie produktów nie polega na tym, że podajemy to przed okresem lotowym, tylko podajemy je cały rok na okrągło. Jeżeli będziemy to robić, to później będziemy mieli tego efekty. Nie możemy sobie powiedzieć, że my dzisiaj sobie podamy to, później za miesiąc podam to, albo za dwa miesiące. Nie, to musi być systematyka. Jeżeli systematykę chociaż będziemy używali, tych 6-7 produktów, które są z Centrum Zdrowia, to będzie taki efekt. I to mówię, to nie jest tak, że ja tu coś reklamuję. Ja po prostu mówię, jak jest. Każdy dba, ale bardzo dużo ludzi, ja widzę, jak popełniają błędy, i później mówią, że to coś nie działa, tamto coś nie działa. Przykłady. Rok temu na targach w Katowicach kupił jakiś produkt, teraz znowu przychodzi i mówi, to by jeszcze kupił, ja mówię, to nie, to jeszcze mam, a ja mówię, ale jak pan ma? Bo ja to w zeszłym roku kupiłem. To chyba... Mówię, to nieraz jest tak, że człowiek chce coś powiedzieć, ale musi się ugryźć w język i przemilczeć. Jak można, rozumie się, puszeczkę, na przykład puszkę, bo to chodziło o naturwet, puszkę naturwetu mieć przez cały rok, kilową, przy jakimś tam ilości gołębi, chyba że ma kanarka. To mu to wystarczyło, ale dla gołębi cały czas puszkę i później stwierdza, wie pan co, ja tam nie widzę takiego efektu. Pewno, że tak nie będziemy widzieć i możemy długo czekać na obojętnie jaki efekt. Dlatego jeszcze raz, jeżeli o salwet, kolwet można mieszać, można podawać osobno, nie ma reguły, tylko pamiętać o witaminie C i pierwsze podawanie to jest 15 dni, następne w jakimś cyklu, to jak sobie już ustalicie, czy to będzie co miesiąc, czy co półtora, czy co dwa miesiące, można ten cykl powtarzać, minimum te 7 dni. Minimum te 7 dni bez przerwy. Czyli od razu po przylocie gołębie dostają, nawet czy te 6 dni do samego koszowania nie zaszkodzi, podnosi odporność. To wpływa rewelacyjnie też na układy wewnętrzne, czyli lepsze są trawienia. Mówię, to jest środek, który musicie sprawdzić i będziecie wiedzieć w przyszłości, jak co podać. Dobra, a ja teraz mówię, bo mi ręka zmarzła, będę je karmił, czekam na
Na resztę może się jeszcze jakieś zlecą z lotem finałowym. Nie wiadomo jeszcze jak będzie, bo teraz te pogody będą, dzisiaj jeszcze jest w miarę pogoda, ale od jutra mają być już brzydkie, czyli podejrzewam, że na następny tydzień lot finałowy. Do usłyszenia. Dobry lot.